Monika Cieplucha, witam Państwa i zapraszam na magazyn miejski. Oto co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu programu. Opłatek samorządowców powiatu dębickiego. Świąteczny bieg przebierańców po raz czwarty. Maraton zumby już 5 stycznia w Five Fit Gym and Fitness. Jak co roku w Państwowej Szkole Muzycznej spotkali się parlamentarzyści, samorządowcy na spotkaniu opłatkowym. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy. Część oficjalna rozpoczęła się od wystąpienia przewodniczącego Rady Powiatu Dębickiego Michała Maziarki, który powitał przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się włodarze poszczególnych gmin, radni powiatowi, szefowie pionów organizacyjnych starostwa, którzy na co dzień wykonują pracę dla mieszkańców. Prezesi sądu rejonowego w Dębicy, przedstawiciele policji. Przewodniczący Michał Maziarka podkreślał, że święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, szczególnie w roku jubileuszu odzyskania niepodległości przez Polskę. Szanując to święta oraz dorobek tego, że Polska jest wolna, chciałbym wszystkim mieszkańcom również życzyć, żebyśmy umieli szanować tą wolność, cieszyć się tą wolnością oraz żebyśmy umieli w trudnych chwilach o tą wolność zawalczyć. O tym, jak ważne jest spotkanie wszystkich samorządowców w czasie przedświątecznym, mówił Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego. Dla dobra całego powiatu, poszczególnych gmin i społeczności, które zamieszkują te gminy i powiat, wykonujemy jak najlepszą pracę. Spotkanie opłatkowe uświetnił występ uczniów zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, którzy przygotowali koncert kolęd w ciekawych muzycznych aranżacjach. Po raz czwarty odbył się świąteczny bieg przebierańców połączony z jarmarkiem bożonarodzeniowym. Imprezę zorganizowało miasto Dębica we współpracy z klubem biegacza Maratończyk, Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Na starcie zjawiło się 160 osób. Zanim pobiegli dorośli, w kolorowych przebraniach wokół rynku pobiegły dzieci. Na młodszych biegaczy czekał dystans 600 metrów. Starsi musieli pokonać 4 kilometry. Nie czas i wynik był w tym wypadku najważniejszy, ale przede wszystkim dobra zabawa i przebranie. Już kultywujemy tą właśnie tradycję czwarty rok. Jest to nasz czwarty bieg świąteczny oraz jarmark bożonarodzeniowy. Stwierdziliśmy, że to jest najlepsze połączenie, gdzie każdy może troszkę poćwiczyć, zabawić się, po prostu przebyć się, a przy okazji ma możliwość po prostu kupienia czy to słodyczy, czy to po prostu świątecznego prezentu, czy nawet ozdób świątecznych. Także połączyliśmy wiele takich rzeczy w jedną całość, także stąd po prostu ten pomysł i też pomysł taki, żeby też zaangażować dzieci, żeby też dzieci troszeczkę tego ducha świątecznego też wprowadziły właśnie tutaj na ten dębicki rynek. Inwencja ubiorów co roku zaskakuje organizatorów. Wśród uczestników biegu nie zabrakło czarownicy, smoków, pielęgniarki śpiącej królewny. Furorę robiło przebranie za choinkę. Cały strój od początku do końca to jest pomysł mojej żony. Żona już w zeszłym roku miała inwencję, ale w tym roku dopiero się udało. Także wszystko ona zaprojektowała, wymyśliła. Można pokazać na kamerze od góry do samego dołu. Okej, ty jesteś dobrym, znanym sportowcem z wynikami. Czy wolisz się bawić, wygłupiać, czy wolisz biegać? Jak najbardziej i jedno i drugie. Kiedy trzeba się bawić, to należy się bawić. A teraz jest bieg przebierańców. Miła odmiana dla dorosłych. Można się przebrać i z kolegami znajomymi zabawić dzisiaj. Co roku biorę udział, a przybrałem się za goblina. O nie, za smoka, przepraszam. Ja tutaj uczestniczę w biegach właśnie dębickich, także biegam również i jak najbardziej taka forma podoba mi się. W kategorii dziecięcej nagrodę za najlepszy strój zdobyła Pola Warchoł, która wystąpiła jako żonkil. Wśród dorosłych pierwsze miejsce zajęła Danuta Zygmunt, przebrana za pory roku. Zdobywczynie obu kategorii otrzymały rowery. Wszyscy, którzy w przyjemny sposób chcą spalić świąteczne kalorie, mogą wziąć udział w maratonie zumby organizowanym 5 stycznia w klubie Five Fit Gym and Fitness. W
przedsięwzięciu mogą wziąć udział nie tylko stali członkowie klubu. Po raz kolejny instruktorka tańca Viola Pienkoś organizuje maraton Fluo Zumby. Podkreśla, że to świetna zabawa i dobry sposób na spalenie świątecznych kalorii. Wstęp kosztuje tylko 10 zł. Zapraszamy moją koleżankę Elizę Rusin, jest to instruktorka Sensation. Są to obydwa programy taneczne, więc myślę, że każdy sobie poradzi. O godzinie 16:30 w fitness klubie Five Fit Gym and Fitness przy ulicy Głowackiego rozpocznie się malowanie farbami fluo, aby o 17:00 przystąpić do tańca. Będzie to zumba i Sensation. W programie nie zabraknie najnowszych hitów i starych przebojów. Instruktorka podkreśla, że podczas tańca można stracić dużo zbędnych kilogramów. Tańczymy i nie myślimy o tym, że ćwiczymy, a jednak spala się przy tym dużo kalorii. I dobrze się jeszcze przy tym bawimy, tak? Muzyka w sumie jak na imprezie. We Fluo Maratonie Zumby w Five Fit Gym and Fitness mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez względu na płeć i wiek. Organizatorzy gwarantują 2,5 godziny dobrej zabawy. To już wszystkie informacje w tym wydaniu magazynu miejskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.